cała część, która wynika z artykułu 20, nie została dostarczona. Dopiero otrzymaliśmy to dzisiaj, 5 minut przed. Panie Radny, ja bardzo dobrze pamiętam, co mówiłem. Bardzo wyraźnie mówiłem, że po prostu ze względów technicznych materiałów nie zdążymy dostarczyć. Wszystkich materiałów. Czy Państwo wyrażają zgodę na to, że materiały dostaniecie przed sesją? To dokładnie w ten sposób się, wyraziłem. I radni wyrazili zgodę. W dalszym ciągu uważam, że jest niespełniony artykuł 20. Ja się nie kłóciłbym, gdyby te materiały przyszły 2 dni po terminie, 3 dni po terminie. Łącznie, bo termin wynikający ze statutu jest 7 dni na zwołanie. I tutaj nie kwestionowaliśmy tego, że nie ma, że jest niedotrzymany. Wszyscy się zgodzili, było przez aklamację, nie było głosowania. Natomiast był czas na to, żeby dostarczyć te projekty uchwał. W związku z tym, że nie zostały dostarczone, wnioskuję o wykreślenie tego punktu. Otrzymuję swoje wniosek. Panie radco, mam pytanie. Czy mogę to przegłosować, tak? Gdzie? Tu, panie radco. Proszę bardzo. Każdy z nas był na stronie urzędu gminy i każdy z nas to był wybrany radny. Zapoznał się ze statusem, przynajmniej tak ja zrobiłem. Ale tu nie bardzo rozumiem, bo z czym się nie zapoznałem, ze statusem? Ale my nie mówimy tutaj o statucie. Ja się powołuję, ja nie kwestionuję statutu. Są wyroki sądów administracyjnych o unieważnieniu uchwał w ten sposób podjętych.